Dzień dobry, kochani. Zobaczcie, co my dzisiaj z Lucją stworzyłyśmy z samego rana. No, cześć, Lucja. Cześć. Lucja sama zbudowała ten obrazek. I który? Bo nie pamiętam. Który ty budowałaś? Chyba ten, nie? Tak, mamusia zbudowała ten i ten duży. I Lucji się spodobało znowu. Wróciła Mania na puzzle. Zaraz będziemy rozkładać i od nowa budować. No, tutaj śniadanko takie niecałkiem dojedzone. I co? I co dzisiaj mamy w planie, jak tatuś wróci? Playmobil i kempingiem. Tak, dzisiaj zabawa Playmobil i kempingiem. Obiecałam to córce, bo dzisiaj nigdzie nie idę, nie pracuję. Nawet w nocy ci obiecałam, tak. Dobra, a zobaczcie w ogóle, jak ona się wystroiła. W sukienkę w ogóle taką z ciepłą sukienkę. Tak, jest lato, ale Lucja bardzo elegancka chciała dzisiaj być. Dobra, tak więc do później. Widzimy się przy zabawie w Playmobil i kempingiem. Chcemy zobaczyć coś fajnego od tatusia. Musimy naprawić nasz dom, bo coś jak wypadek był. Wiesz, Lucjo, kochana? Jakaś dziewczynka chyba przyszła i zepsuła nam dom, wiesz? Czy ty wiesz, jak ona się nazywa? Tak, jest Squeenpie. Squeenpie, a ja myślałam, że to taka Lucja, wiesz? Ale Lucja to też nasza. Wasza? I taki psujek? Nie. No dobra, dom jest gotowy, będziemy musieli go umeblować. Może pójdziemy do sklepu meblowego na zakupy. Kupimy jakieś fajne meble do naszego domu. Tak. Dobra, ja też myślę, że łóżka by się przydały, wanna. Ty musisz jedne łóżko, a ja drugie. Dobra. Ale domek musimy umeblować, księżniczko. No ale ja też potrzebuję dwa łóżka. Ale ja chciałam tu... ten dom umeblować, bo jemu u niego tu brakuje mebli. No to taki śmietniczek. Tu mamy. Bawimy się z Lucją Playmobil. Mamy dzisiaj poniedziałek, więc mega... Więc mega dzień lenia. Ja troszeczkę tu u niej poogarniam przy okazji zabawy. Tak. A niepotrzebna wam piłka? Nie, niepotrzebna. Możesz ją zabrać. Dziękuję. Dobra, więc do później. Dobra, u nas niedzielnie rosołu nie było, więc mamy poniedziałek, gotujemy rosół, ale mamy ochotę też coś przekąsić słodkiego. Więc szykujemy placuszki bananowe, jedno jajo, jeden banan, troszkę kakao i płatki owsiane, blendujemy i zaraz będziemy smażyć. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Okej, okay, zlekceważcie ten totalny bałagan. Chciałam Wam pokazać moje odkrycie. Od zawsze lubię napoje owsiane do mleka. Uwielbiam, nawet bym powiedziała, ale to jest po prostu hit. Barista, napój owsiany z firmy Wemund z Lidla. Cudowny, tak dobre jest mleko z dodatkiem tego napoju, jak ja to mówię, mleka owsianego. Niesamowita kawa, naprawdę kawa najlepsza na świecie. A wystarczy tylko dolać mleka owsianego. Niesamowite, ale właśnie to. To barista. Cudowne. Polecam. Dobra, przygotowałam mężowi jeszcze sałatkę. Sobie leży pod szmatką. A sobie mieszanko owoców. Nektarynki 4 i jeden duży banan. Płatki migdałowe i cynamon. Więc takie drugie śniadanie. Na drugie śniadanie przygotowałam. To na razie odkładam. Też przykrywam ściereczką i idę. Pogadamy chwilę. Dobra. Przegadamy tego vloga. Słuchajcie, ja mam dzisiaj mega lenia, ale ja bardzo często mam tak w poniedziałek. Jeszcze w taki poniedziałek, gdzie wiem, że nie idę do pracy i jestem cały dzień w domu z dziećmi. Więc rano były puzzle, jeszcze w takim bałaganie, potem zabawa z Lucją też w mega bałaganie. Potem zaczęłam przeglądać sobie gazetkę Lidla, co się tam będzie działo, czy jakieś kupony są fajne, na czym tam zaoszczędzić mogę na zakupach. Albo jutro, albo pojutrze jedziemy rano na zakupy.
Co jeszcze chciałam powiedzieć? No i tak w sumie na zabawie i na sprzątaniu spędziliśmy do południa ten poniedziałek. Wczoraj był mega fajny dzień, bo powiem Wam, że tak jak sobotę cały dzień nad jeziorem leżeliśmy, to wczoraj byliśmy w gościach. Byliśmy tak szczerze, to spędziliśmy najwięcej czasu z moją mamą i z moją babcią. Tata był zajęty, on miał też jakiegoś tam gościa. Jakiś tam pan do niego przyjechał i też nie mógł nam poświęcić czasu, ale my sobie siedziałyśmy, a pogoda była bardzo fajna, to i dzieci pobasenowały trochę, poskakaliśmy na trampolinie, no w większości to moja mama z dziećmi szalała, no bo jak już spotykają się z babcią, to już mama nie jest tak ważna oczywiście jak babcia, to już trzeba z babcią być. A ja teraz usiadłam, zrobiłam sobie taką listę zakupów, taką standardową, cotygodniową. Pomidorów teraz, tym razem kupować nie muszę, bo pomidorów naprawdę u nas będzie i będzie. Codziennie coś tam zbieram, więc już niedługo naprawdę będą takiej ilości, że już całkowicie nie będę musiała kupować. Ale też myślę, że to już od teraz już nie ma co wydawać pieniędzy na pomidory, przynajmniej koktajlowe. No ale takie standardowe rzeczy musimy kupić, jak bułeczki, jak chleb właśnie, jak kółka takie do przegryzania, które ja uwielbiam, korniszony w słoiku, które nam się kończą, makaron do rosołu, sałata 6 razy, kiełki, schab, rób, ziemniaki, czosnek, papryka, pieczarki itd., itd., więc robię sobie taką listę zakupów i powiem Wam szczerze, że my dzisiaj w planach poza jakimś tutaj placem zabaw i wyjściem na naszym podwórku po prostu, a to może na basen, a to może tak pochodzić, bo jest temperatura taka bardzo w porze, są 24 stopnie, po tych prawie 40-stopniowych upałach to naprawdę jest mega przyjemnie. Tyle, że jest strasznie duszno. W powietrzu czuć, jakby miał lunąć deszcz. No i co? Jeszcze dzisiaj chciałabym, dzisiaj w ogóle ten dzień straszny, gdzie musiałam, bo akurat 20 wypadał w niedzielę, a ja przeoczyłam, żeby opłacić rachunki w piątek, to dzisiaj mnie to czekało ZUS, księgowa i tak, słuchajcie, poszło kupa kasy, po prostu uwielbiam, uwielbiam po 20 po prostu te wszystkie dni, zaraz VAT i po prostu znowu to na pieniędzy z konta idzie, masakra po prostu, ile w tej Polsce trzeba zarabiać, żeby w ogóle opłacić rachunki jakiekolwiek. Prąd zaraz, no masakra po prostu, dobra, nie chcę na razie o tym myśleć, jeszcze nam wyjazd się szykuje, to też w kasy pójdzie teraz na weekend. Ale dobra, myślmy o pozytywach, tak jak mówię, no zakupy trzeba zrobić i dzisiaj chciałabym na Vinted poszukać czegoś dla siebie, dlatego że ja tak ciągle dzieciom i dzieciom, a tym bardziej, że jeszcze w tym tygodniu czeka mnie wyjście, też jeszcze dnia nie ustaliłyśmy z teściową, ale na pewno idziemy na taki shopping, zabieramy ze sobą dzieci, ja nie przepadam za zakupami, kiedy jest Lucja, bo no bo wiadomo, ją nudzi to wszystko, ale bardzo chcę ją zabrać, bo chcę im kupić ubrania, no i może mi się przyda po prostu do zmierzenia czegoś. Więc pójdziemy i do Hemu, i do C&D, i do tych wszystkich niemieckich sklepów, na pewno będę wtedy vlogowała, to Was ze sobą zabiorę. Ale dla siebie chcę popatrzeć dzisiaj na Vinted za czapką i za płaszczem. Dlatego, że ja mam płaszcz bardzo fajny, z fasardi, taki różowy, elegancki. Mam mega gruby płaszcz, typu taki misiek, wiecie, w którym wyglądacie, jakbyście miały 40 kg po prostu więcej ważyły. Więc on jest typowo na takie mega, mega mrozy. Mam zwykły trench w takim kolorze bardzo standardowym, czyli beżowym, ale bardzo bym chciała mieć czarny płaszczyk i nawet dwa. Chciałabym mieć jeden czarny płaszczyk, taki typowy, elegancki trench, który mogę założyć też tenisówki, czyli taka jesień, wiecie, tenisówki, ale też jakiś botek na obcasie i będzie pasował taki mega elegancki trench, naprawdę w materiałem, żeby był jak trench, taki angielski trench. Takie coś mi się marzy, cały czarny, ale chciałabym też czarny płaszczyk taki już bardziej zimowy. Nie wiem, czy puchowy, czy może czymś podbity po prostu pod spodem, bo mój płaszcz, ten puchowy, który uwielbiam, już noszę o czwarty rok z rzędu, mega się wybiło, to wiecie, ten puch w środku i na przykład na pupie nie ma go już wcale i ja go nie wyrzucę, bo mi się genialnie przyda, on jest po prostu taki się zrobił troszkę na pupie nieforemny. Tu wygląda całkiem w porze, on jest też jak worek po prostu, taki mega duży puchowy worek. To on mi się bardzo przyda na takie wyjścia z dziećmi, jak idziemy typowo na sanki, zjeżdżać na pupie, bo mi nie będzie szkoda. Ale chciałabym znaleźć sobie płaszczyk taki właśnie w super stanie, za niewielkie pieniądze. Bo wiadomo, to nie sztuka pójść do sklepu i kupić sobie płaszcz za 350 zł, czy tam więcej. Sztuką to jest znaleźć niedrogi, który wygląda jak nowy i który się podoba. Więc może dzisiaj poświęcę czas na takie siedzenie na Vinted, szukanie, jakiś sobie serial włączę. No chciałabym dzisiaj po prostu tak mega odpocząć, bo my mamy przeważnie takie mega odpoczynkowe niedziele. Ale że wczoraj ci goście, wiecie jak to jest, to też się trzeba było wymalować, wystroić, spiąć się, po prostu być mega elegancko.
Ja wiem, że to przy mamie i babci nie muszę, bo nawet śmiałam się, przyszłam do nich taka, wiecie, odstrojona po swojemu i mówię, słuchajcie dziewczyny, wybaczcie, muszę ściągnąć stanik i czułam się po prostu lepiej bez stanika, w ogóle wiesz, nie chodzę bez stanika. Ale jak tak wychodzę na ulicę, miałam taką obcisłą bluzkę, to szłam w staniku, potem ściągnęłam, później znowu go zakładałam. Więc dzisiaj, słuchajcie, ja przegadam ten vlog, znaczy przegadam, przegadałam już, ja się z Wami żegnam, ja wiem, że było mega króciutko i to, że tu jeszcze coś mogło być. Ale poza tym, że ugotowałam jeszcze rosół dla rodziny, zrobiłam barszczyk, to może jeszcze to Wam pokażę. I Łucja teraz ogląda bajkę, chciałabym usiąść, ale to nie dziś, ja muszę dzisiaj zregenerować siły, też dzisiaj nie ćwiczę, ani wczoraj, ani dziś. 2 dni potrzebuję mieć odpoczynku od wszystkiego, nabrać siły, bo jutro chcę dla Was nagrać film, po raz kolejny film 15 za 15, tym razem nie pielęgnacja, tylko kolorówka, ale to są naprawdę kosmetyki, o które ciągle pytacie. Jaki Karola masz podkład na twarzy i czym, co masz na ustach? To są takie kultowe, cudowne kosmetyki i to będzie też film 15 za 15, czyli 15 produktów do 15 zł, cudownych produktów. Nie po prostu byleby Wam je wcisnąć, tylko coś, co używam, stosuję. Odezwałam się do Darmar Sklep, wybrałam sobie te produkty, wszystkie zamówiłam, przyszły i ja Wam chcę je pokazać. Oczywiście najpierw zrobię makijaż tymi wszystkimi kosmetykami, żeby później Wam pokazać, jak to ładnie wszystko wygląda, że tu nie ma żadnej ściemy. Więc ten film chcę dla Was nagrać i chcę dla Was nagrać film o chowaniu dzieci, wychowywaniu dzieci. Był już podobny film, ale sypnęło się trochę pytań pod ostatnimi tymi pytaniami bez tabu. Chcecie wiedzieć coś więcej, więc ja rozbuduję swoją wypowiedź w osobnym po prostu filmie a propos dzieciaków. Więc jak jeszcze macie jakieś pytanie a propos dzieci, coś poza tym, czy moje dzieci oglądają telewizję, dlaczego nie jedzą słodyczy w tygodniu, a w weekend jedzą, czy krzyczę na dzieci, jeżeli jakiekolwiek macie pytania więcej a propos dzieciaków, w ogóle mojego podejścia do wychowywania dzieci, to proszę naszego podejścia, bo to mojego i męża, do wychowania dzieci, zadajcie pytania, a ja się z Wami żegnam, trzymajcie cieplutko i do zobaczenia już jutro. Pa!